Hej, witam Was serdecznie w moim kolejnym filmie. Dzisiaj ulubieńcy miesiąca lutego. Tak, ulubieńcy miesiąca lutego. Trochę mi się tego uzbierało. Miałam tego więcej, ale stwierdziłam, że nie będę aż tyle pokazywać. Może to jakoś podzielę, bo... O, tutaj kabel się... Może to jakoś podzielę, bo po prostu za dużo by tego było i za długo, więc wybrałam to takie największe perełki, które mam. Więc dobra, może nie przedłużając zaczniemy. Zaczniemy sobie może markami. Pierwszą marką, mam tutaj kilka kosmetyków z tej marki, dlatego też może tak po prostu sobie to posegregujemy. Więc tak, pierwszą marką będzie E-Naturalne i E-Naturalne ma swoją taką jakby linię, która się nazywa Linia i oni mają świetne produkty. Ja tutaj w ostatnim czasie testowałam kilka od nich produktów. Pierwszym produktem, który już miałam dawno, dawno temu i zawsze do niego powracam i kocham, to jest Oleofaza z Linii. Jest to wysoko skoncentrowana maska algowa typu peel off z oliwą oliwek oraz olejkiem lawendowym. Ja ją po prostu uwielbiam. Uważam, że to są maseczki niedoceniane. One są po prostu najlepszymi maskami algowymi, jakie ja kiedykolwiek używałam. Autentycznie. Wypróbujcie, a myślę, że będziecie do nich wracać. To jest coś niesamowitego. Ta maseczka składa się z takich dwóch faz. Te fazy się miesza ze sobą i jest gotowa maseczka algowa. Nie trzeba dodawać żadnej wody, nic z tych rzeczy. Także to starczy na jeden raz, więc mamy taką maseczkę jednorazową, ale to jak ona cudownie nawilża skórę. I po tej maseczce, ta maseczka w ogóle odchodzi całym płatem, jednym. Nie zostawia nic tutaj po brzegach, absolutnie. I skóra jest tak delikatnie na skórze jest taki film olejkowy, bo tutaj jest bardzo dużo olejków i nie trzeba już później nic nakładać na twarz, bo ta skóra jest tak cudownie nawilżona tymi olejkami, że to jest po prostu bajka. Polecam serdecznie. Jeżeli lubicie właśnie zapach lawendy, to to będzie dla Was. Są też inne rodzaje maseczek. Na dole Wam oczywiście wszystko podlinkuję, także sobie zobaczycie, jak te maseczki wyglądają. No to jest moja po prostu ukochana, ulubiona i najlepsza na świecie. Jeżeli już jesteśmy przy maseczkach, to bardzo też lubię maseczkę algową właśnie z E-Naturalne i ona jest z acerolą, spiruliną, olejkiem pomarańczowym. Cudowna maseczka. Ona jest w takim dużym opakowaniu. One naprawdę nie są drogie. Tutaj jest 90 gram. Ona jest w formie już proszku. Czekajcie, jak otworzę, to Wam pokażę. O. Ona jest w formie proszku. To jest już moje drugie opakowanie. Powiem Wam, uwielbiam tą maseczkę z acerolą. Ona jest tak niesamowicie nawilżająca. Ją rozrabiam z delikatnie ciepłą wodą i naprawdę wystarczy niewiele wody. Ona się świetnie jakby rozprowadza, nie ma grudek, bardzo dobrze się miesza z wodą, nie zostawia jakichś takich, wiecie, grudek nieprzyjemnych, jest gładziutka po prostu jak aksamit. Nakłada się genialnie, taką szpatułką nakładam, cudownie gładka jest. Uwielbiam ją, świetnie nawilża, odżywia skórę, stosuję ją bardzo często. No to jest po prostu coś niesamowitego. W ogóle te maseczki właśnie algowe z E-Naturalne moim zdaniem to są jedne z lepszych jakościowo maseczek. Także polecam, oni mają też inne rodzaje maseczek, takich właśnie w takich pudełeczkach, także sobie zerknijcie. Ta starczy na bardzo, bardzo długo, jest bardzo wydajna. Jedną taką łyżeczkę, ta łyżeczka mniej więcej tak wygląda, jedną taką łyżeczkę właśnie sobie tej maseczki wsypuję, dolewam trochę ciepłej wody i jest po prostu cudnie. Także maska właśnie z acerolą też jest świetnym produktem, właśnie szczególnie dla cer suchych, dojrzałych, dla cer mieszanych będzie też bardzo dobra, ale myślę, że dla tłustych też będzie ok, bo ona tak delikatnie, fajnie nawilża. I z serii Linia, właśnie z E-Naturalne, mam coś, co w ogóle pobiło wszelkie moje kremy, musy do ciała i w ogóle wszystko. Jest to ujędrniająco odżywczy krem, intensywnie regenerujący, skóra sucha, atopowa, wrażliwa, dojrzała, z olejem z pestek śliwek, masłem kakaowym, mleczkiem pszczelim, kolagenem z elastyną, olejem kokosowym oraz olejem arganowym i lanoliną. Słuchajcie, to jest coś po prostu niesamowitego. Ja ten krem kiedyś poleciłam Agacie z polecenia innej osoby, natomiast sama go nie używałam. I słuchajcie, Agata też stwierdziła, że to jest jej najlepszy krem do ciała i powiem Wam, że to jest najlepszy krem do ciała, do twarzy. On tak niesamowicie pachnie tym olejkiem śliwkowym. Jak lubicie zapach olejku śliwkowego, to będzie coś dla Was. To jest niesamowity produkt. To, jak to nawilża, wygładza skórę, odżywia, jakie jest uczucie po tym kremie, to jest po prostu niesamowite. Ja go używam i do twarzy, i do ciała. To jest po prostu coś niesamowitego. Jest to krem leciutki, który wchłania się całkowicie, nie pozostawia żadnej tłustej, nieprzyjemnej powłoki na skórze. Będzie się nadawał zarówno na lato, jak i na zimę. No to jest po prostu coś fantastycznego. Ja będę do tego powracać nieraz, bo uważam, że to jest jeden też z najlepszych kremów do ciała, do twarzy, jakie kiedykolwiek miałam. Skład jest wzorowy, jest idealny. To jest po prostu coś fantastycznego. Naprawdę jest taki fajny, gęściutki, ale tak jak powiedziałam wcześniej, nie jest tłusty. Pachnie obłędnie, naprawdę
Jest troszkę drogi, ale myślę, że jest warte swojej ceny, bo składniki, które są w tym produkcie, to są naprawdę składniki takiej najwyższej jakości i dość drogie, dlatego też ten krem nie jest jakiś tam super tani, ale jest naprawdę bardzo wydajny i warty swojej ceny. Autentycznie, jak mam zapłacić za jakiś krem wysokopółkowy z selektywnej marki, to już wolę po prostu mieć te pieniążki i kupić za to te opakowanie, bądź nawet dwa. No to jest coś niesamowitego. To na pewno nie jest moje ostatnie opakowanie. Polecam serdecznie, bo jest po prostu petardą, autentycznie. Dla najbardziej wybrednych osób myślę, że to spełni ich oczekiwania. Naprawdę. Gwarantuję. I z tej serii mam też krem pod oczy, właśnie z serii Linia, i on się nazywa Multi Repair Eye Cream, intensywnie regenerujący krem pod oczy z kofeiną, ceramidami oraz kwasem ksymenowym. I co tu jeszcze? Z peptydami, nowa bogata formuła substancji aktywnych, liftinguje, niweluje widoczne zmarszczki, delikatnie koryguje górną powiekę i wypełnia kurze łapki, ujędrnia skórę, jednocześnie rozjaśnia cienie, odżywia, nawilża, chroni delikatną skórę pod oczami, działa naprawczo, stopniowo przywracając młodszy wygląd. I tu jest właśnie kofeina, kwas ksymenowy, który działa detoksykująco, antyoksydacyjnie, wzmacnia elastyczność kruchych naczynek, wytrzymałość skóry i ceramidy, które przywracają działanie bariery ochronnej skóry. Substancje aktywne są pozyskane z Persian Silk Tree, czyli oraz Sigesbeckia Orientalis. Posiada zdolność unoszenia górnej powieki, jednocześnie redukuje zmarszczki i kurze łapki oraz zmniejsza cienie pod oczami. Royal DNA peptyd aktywuje regenerację skóry, jednocześnie ją rozjaśniając, wygładza skórę oraz aktywne procesy oczyszczające. Oraz aktywuje procesy oczyszczające, opóźnia procesy starzenia się komórek i usieciowany kwas hialuronowy doskonale wiąże wodę w naskórku, działa liftingująco w widoczny sposób, poprawiając napięcie skóry. Powiem Wam szczerze, tu mamy 15 ml, to jest też jeden z lepszych kremów pod oczy, jakie miałam. Jest bardzo wydajny, ma genialną konsystencję, bo nie jest za ciężki. Ja Wam powiem, że ja z tymi kremami pod oczami to mam różnie. Ja nie lubię kremów pod oczy, które są za ciężkie, ponieważ tutaj może nastąpić ryzyko zapchania i pojawienia się takich jakby białych grudek pod skórą, tu pod oczami. Dlatego z tym uważam, raczej takie ciężkie kremy to stosuję bardzo rzadko. Natomiast ten krem jest taki wypośrodkowany, jego konsystencja jest idealna. Nie jest ani za gęsty, ani za rzadki. Wchłania się cudownie, całkowicie. Bardzo ładnie napina skórę pod oczami, nawilża ją. Słuchajcie, ja po tym kremie nie mam problemów z korektorem pod okiem. Wcześniej miałam problemy z korektorami, bo one tak brzydko jakby podkreślały moją fakturę skóry pod okiem, jakby podkreślały to, że jest ta skóra przesuszona. Natomiast po zastosowaniu tego kremu absolutnie tego nie ma. Ja go stosuję na dzień, na noc i spisuję się pod makijaż również cudownie. Polecam, bo tak jak mówię, jest to jeden z lepszych też kremów, które miałam. Poza tym ma przepiękny skład. Tu jest tyle, słuchajcie, bardzo jakby aktywnych składników. Jest tak napakowany tymi składnikami, że to jest po prostu bomba witaminowa dla naszej skóry, bomba odżywienia, nawilżenia. To jest coś niesamowite. Tak jak bogaty jest ten skład, tak ja jeszcze chyba żadnego kremu innego nie widziałam. Z tak bogatym niesamowicie składem, z takimi składnikami, które są naprawdę bardzo aktywne, no to jest coś po prostu wow. Skład jest powalający, autentycznie. I działanie też. Ja go stosuję gdzieś około 3 tygodni. Powiem Wam, że już widzę oznaki wygładzenia mojej skóry pod oczami. Wiadomo, że zmarszczki, jak mamy jakieś głębokie zmarszczki, to nam po żadnym kremie nie znikną. Ale ta skóra będzie po prostu lepszej jakości, bardziej wygładzona, odżywiona, nawilżona i to już sprawi nam, że te zmarszczki będą mniej widoczne. I tutaj autentycznie tak jest. Ja już po tych 3 tygodniach widzę ogromną różnicę przed zastosowaniem tego kremu, a teraz jak go już stosuję tyle czasu, naprawdę myślę, że warto zainwestować w ten kremik, jest po prostu cudowny, jest polski, naturalny, no i przede wszystkim działa, a jego skład jest po prostu fenomenalny, także polecam go serdecznie, jeżeli macie wymagającą skórę pod oczami, to myślę, że ten krem też spełni Wasze oczekiwania, jest po prostu świetny. I ostatnim produktem z E-Naturalne mam kule kąpielowe, ale ja Wam pokażę tutaj, bo już mam tu same opakowanie, jak one w opakowaniu, ten zestaw wyglądał, bo już kule kąpielowe mam zrobione, część już też zużyte. Ja myślę, że takie kule kąpielowe naprawdę warto sobie czasami robić, można je nawet robić, słuchajcie, z dziećmi, ze znajomymi, jako taka rozrywka, bo to jest coś, wiecie, co też łączy ludzi, zamiast jakichś takich, wiecie, gier komputerowych czy coś takiego, zamiast spędzić, można spędzić fajnie, aktywnie czas, też właśnie robiąc takie kule kąpielowe, tym bardziej jak na przykład na dworze nie mamy
za fajnej pogody nie ma jak wyjść, to tym bardziej takie zajęcie nam umili czas. Bardzo proste są do wykonania, bardzo ładnie wyglądają, świetne są po prostu w zastosowaniu do kąpieli, fajnie odprężają, nawilżają skórę, mają też dość fajne, bogate składniki, olejki. Polecam serdecznie, takie zestawy też nie są drogie, a naprawdę to jest fajna zabawa i fajny efekt końcowy. Można też podarować takie kule osobie najbliższej, także polecam Wam właśnie taki zestaw. I przechodząc dalej, może jeszcze do pielęgnacji, a później sobie przejdziemy na kolorówkę. I tak, mam tutaj produkt, o którym już wcześniej mówiłam, podlinkuję Wam na dole film, który miałam w formie miniaturki i powiem Wam szczerze, że po tej miniaturce ten produkt tak mnie zachwycił niesamowicie, że musiałam po prostu mieć całe opakowanie. Akurat się tak stało, że miałam urodziny, więc dostałam od mojej kochanej Paulinki, pozdrawiam Cię Paulinka, właśnie prezent w postaci właśnie tego właśnie kosmetyku. I to jest lekka emulsja 2 w jednym, demakijaż, do demakijażu, oczyszczania na dzień i na noc z firmy Shydeer. Ja już o niej też mówiłam wcześniej. To jest coś pomiędzy mleczkiem a emulsją do demakijażu. Ja tym produktem zarówno zmywam makijaż, jak i na przykład myję twarz rano. Stosuję go właśnie jako i produkt do demakijażu, i produkt do mycia twarzy. I to jest coś po prostu naprawdę też cudownego. Polecam Wam serdecznie. Skład jest oczywiście naturalny. W 100% jest tutaj naturalny skład. To jest taka leciutka właśnie emulsja. Pachnie przepięknie cytrusami, tak jak większość w ogóle tych produktów z Shydeer. Ja chcę też kupić ten ich taki olejek, eliksir, bo też miałam próbkę i też mnie po prostu zaskoczył. No to jest coś fantastycznego. Tutaj może przeczytam Wam, co producent też nam opisuje. W naturalnej emulsji 2 w 1 nie znajdziesz substancji pochodzenia zwierzęcego, silikonów, parafiny, parabenów, PEGów, SLS-ów, SLS-ów. Produkt jest odpowiedni dla wegan, wegetarian. Można go używać jako element codziennej pielęgnacji lub jako krok 1-2 właśnie w rytuale naturalnej pielęgnacji. Jest właśnie przeznaczony do demakijażu i do oczyszczania. No coś fantastycznego. Polecam. Jeżeli lubicie produkty naturalne, to myślę, że w tym się też tak zakochacie jak ja, bo makijaż zmywa idealnie, a jako taki właśnie taka emulsja do mycia twarzy też spisuje się cudownie, także uwielbiam. I ostatnim produktem na pograniczu pielęgnacji, jakby koloryzacji, jest farba do włosów. I słuchajcie, ja moje włosy farbuję raz tak na 3-4 miesiące, w zależności od tego, jak się odrost pojawi. Ogólnie nie lubię tego robić, ponieważ te wszystkie farby tak podrażniają mi skórę i działają drażniąco na moją skórę głowy, że po prostu jak mam to robić, to trochę się tego zawsze obawiam za każdym razem i przeważnie stosuję jedną farbę, która i tak mi jakieś tam podrażnienie u mnie wywołuje. Ale ostatnio stwierdziłam, że być może są jakieś naturalne farby i akurat udało mi się znaleźć taką farbę. Ta farba się nazywa Tints of Nature i ona wygląda w ten sposób. Ja mam tutaj kolorek, zaraz Wam powiem, jak znajdę, jak nie, to napiszę na dole. To jest chyba Tint 008. Te farby są z Wielkiej Brytanii. Może przeczytam, co tutaj producent o nich pisze. Więc tak, naturalna farba do włosów Tints of Nature, nie, przepraszam, ma kolor 5D, jasny złoty brąz. I on właśnie tak wygląda, Wam zaraz pokażę też zdjęcia przed i po. Więc tak. I tak, jest to trwała farba do włosów, która nadaje włosom głęboki odcień jasnego złotego brązu. Unikalna w 95% naturalna formuła odżywia i wzmacnia włosy podczas farbowania, zapewniając ochronę i doskonałe pokrycie siwych włosów. Zawiera ponad 75% składników pochodzenia organicznego, w tym wyciągi roślinne z aloesu, żywokostu, pomarańczy, grejpfruta, rumianku, nagietka, słonecznika, zielonej herbaty, czarnego owsa, migdałów, żożoba i shi. Produkt nie zawiera amoniaku, parabenów, silikonów, oleju mineralnego, glikolu propylenowego i amoniaku, parabenów, a to już powiedziałam, charakteryzuje się możliwie jak najniższą zawartością PPI. Produkt biodegradowalny, nietestowany na zwierzętach, odpowiedni dla wegan. I powiem Wam tak, myślałam, że ta farba troszkę nie da rady z moimi włosami, w sensie zafarbowaniem tych włosów, bo pomyślałam tak, no naturalna farba, wiecie, może być za delikatna i nie chwyci ten kolor, będzie taki bardzo delikatny jak szampon koloryzujący i powiem Wam, że jestem zaskoczona, bo ta farba działa tak jak cała reszta innych farb drogeryjnych, bardzo mocno działa, jest to bardzo mocna koloryzacja, fajna koloryzacja, trwała i powiem Wam, jestem naprawdę przeogromnie zaskoczona pozytywnie. Moja mama już się też dała skusić na tą farbę, także sobie ją zakupi, także myślę, że czasem warto wydać troszkę więcej pieniążków na naturalną farbę. Powiem Wam, że ta farba w ogóle nie śmierdzi żadnym amoniakiem,
nie powoduje podrażnień. To jest coś niesamowitego, że tak delikatny produkt może tak świetnie farbować nam trwale i mocno włosy. Ja jestem pozytywnie zaskoczona. Będę teraz powracać do tych farb, bo widzę, że te włosy nie są tak zniszczone jak po takich zwykłych farbach, wiecie, z drogerii, ze sklepów takich zwykłych, także to jest przeogromna różnica. Naprawdę polecam Wam serdecznie, jeżeli macie wrażliwą skórę głowy, jeżeli nie lubicie zapachu takich zwykłych farb, bo Was strasznie to drażni, to będzie dla Was alternatywa. Ja już się zakochałam i ja na pewno sobie za kilka miesięcy, jak będę farbować, na pewno sobie zakupię tą farbę, może w innym kolorze, bo tam jest też dość duża gama kolorystyczna. Na dole Wam oczywiście wszystko podlinkuję. Właśnie ta Stint of Nature to jest coś fantastycznego. Polecam, polecam serdecznie. I teraz sobie może przejdziemy do kolorówki. Z kolorówki mam trzy produkty. Pierwszym produktem jest to paletka, którą poleciła mi Agata właśnie z kanału Agaty. Dzięki niej odkryłam tą paletkę w zasadzie. I to jest polska firma Hean i paletka się nazywa Her Majesty Palette. Jak widzicie, tutaj zużycie jest dość spore, bo powiem Wam, że tak się zakochałam w tej palecie, że stosuję ją codziennie. I powiem Wam, że jakość tej palety przeszła moje oczekiwania autentycznie. To jak te cienie się po prostu zachowują na powiece, jak one są napigmentowane, jak wyglądają, bo niektóre tu też są duochrome, jak na przykład ten jest duochromem, ten jest też duochromem, ten jest duochromem, no to jest coś niesamowitego. Powiem Wam szczerze, że już dawno nie miałam tak dobrej polskiej paletki. Ona nie kosztuje jakoś super drogo, bo około 50 zł, może nawet za mniej można ją wyhaczyć na jakichś promocjach. Ale to jak te cienie się zachowują na powiece, nie znikają w ciągu dnia, pięknie się po prostu blendują, rozcierają, w piękne kolory się łączą i niejednokrotnie słyszałam właśnie pytanie, co mam za cienie na oczach, bo tak wyglądają przepięknie. I to jest właśnie ta paletka, polecam ją za każdym razem, jak ktoś się pyta, bo myślę, że warto zainwestować w polski produkt. Wiadomo, to nie jest naturalny kosmetyk, ale ja kolorówki naturalnej nie mam za dużo, mam tylko takie mineralne kosmetyki, natomiast takiej kolorówki też mam dużo, takiej zwykłej. Także no polecam serdecznie, to jest coś niesamowitego, jak dobrej jakości jest ta paletka. Myślę, że nie odbiega takim bardziej znanym markom światowym. Naprawdę nie sądziłam, że Hean może mieć tak dobrej jakości produkt i nie zawiodłam się, także naprawdę super. I w ostatnim czasie odkryłam do brwi produkt, do którego miałam takie trochę podejście, wiecie, jak pies do jeża. Jest to kosmetyk z L'Oreala, który w ostatnim czasie jakby wszedł na rynek, niedawno, gdzieś około miesiąca temu. Jest to produkt, który się nazywa Unbeliever Brow. Ja mam w kolorze blond, Warm Blond 103. I to jest taki produkt, który wygląda jak błyszczyk, też w takim opakowaniu jak błyszczyk. Do tego jest osobno pędzelek, zakończony i taką szczoteczką, jak mamy do tuszu, do brwi i takim pędzelkiem. I to niby ma być taki jakby tatuaż na brwi. I tak, o ile to tatuaż na brwi, to ja bym sobie tutaj troszkę darowała takie stwierdzenie, bo raczej to tatuażem nie jest i nie jest jakieś super mega trwałe, w sensie, że po zmyciu to zostaje. Nie, absolutnie. Natomiast to, jak akurat mam teraz coś innego na brwiach, natomiast to, jak ten produkt się zachowuje na brwiach, jak on cudownie, naturalnie wygląda. Powiem Wam, że to jest chyba najlepszy produkt do brwi, jaki kiedykolwiek miałam, bo jego konsystencja jest tak jakby nieoczywista, że naprawdę byłam zaskoczona. I teraz w Rossmanie jest na niego promocja, kosztuje chyba 39 zł, on ogólnie jest bardzo drogi, bo kosztuje 70 w cenie regularnej w Rossmanie. Na Ezebrze można go zdobyć za 50, a teraz jest właśnie jeszcze promocja, o ile jest jeszcze, ale myślę, że tak, na 39 zł. I ja go też kupiłam za taką cenę i powiem Wam, że to jest coś po prostu niesamowitego. Tam są trzy kolorki, ale te kolorki są takie, że one są jakby dopasowane do wszystkich w zasadzie, więc taki jak sobie wybierzecie, myślę, że będzie Wam pasował. Natomiast tak jak się ten produkt zachowuje, tak jak on się wyczesuje z włosków na brwiach, to wygląda tak przepięknie naturalnie, że ja jestem po prostu zakochana w tym produkcie i na pewno jak będzie ta promocja na wiosnę 50% czy 55%, to zakupię sobie dwa opakowania, bo to jest po prostu naprawdę perełka, moje odkrycie tego roku, właśnie ten L'Oreal Unbeliever. Ja też go poznałam dzięki właśnie recenzji od Arte Beauty. Tylko nie pamiętam, jak ta dziewczyna ma na imię, ale pozdrawiam Cię serdecznie, bo dzięki niej też właśnie ona zrecenzowała, to też poleciła i mnie przekonała, no i akurat się tak stało, że ja też ten produkt pokochałam. Także jak macie problem z brwiami, to na pewno sobie z tym poradzicie fenomenalnie. I ostatnim kosmetykiem ulubionym do makijażu jest błyszczyk z Lily Lolo w kolorze English Rose. Uwielbiam te błyszczyki z Lily Lolo, one są oczywiście naturalne.
są przepiękne. Teraz go mam też na ustach. Ten kolor English Rose jest po prostu cudowny na dzień. Jest taki zwykły, dzienny nudziak. No jest to błyszczyk naturalny, czyli jak go zjemy czy poliszemy, to wiadomo, że to są same naturalne składniki, żadnych takich, wiecie, toksycznych substancji nie dostają się do nas, do organizmu. Także tym bardziej lubię stosować ten błyszczyk. Ma bardzo przyjemny, taki delikatny zapach, taki słodkawy, delikatny zapach. Natomiast ten zapach jakoś nie utrzymuje się długo na ustach. No ogólnie to jest bardzo, bardzo przyjemny kosmetyk. Na pewno też sobie wypróbuję inne kolory. Jest taki delikatny w sam raz. Jak lubicie takie delikatne błyszczyki na dzień, to myślę, że ten z Lilolo Wam przypadnie do gustu. Także kochani, dzięki bardzo za uwagę. Troszkę tych kosmetyków w tym miesiącu było. Oczywiście na dole Wam podlinkuję wszystkie linki do tych kosmetyków, o których dzisiaj mówię. No i tyle. Trzymajcie się gorąco, buziaczki.